historii. Mistera studniówki 2012. Krzysztof Jurek! Nie tylko panie piszczały, więc widać też ma fanów wśród kilku kolegów. Także będzie miał tutaj dość spore pole do popisu i wyboru. Drugą w historii Miss Studniówki Anna Dominik 2012 roku zostaje kandydatka z numerem 16 Maja Piotrowska. Podwójna korzyść. Tak wygląda zwycięzczyni tego roku. Tytuł przyznaje Dominika Kowacka, pierwsza wicemistrz. Pokaż tego wszystkim Państwu, ładnie się ruszy. Oczko puść delikatnie. Wyniku. Spodziewaliście się takiego werdyktu? Nie. Z jakim nastawieniem przyjechaliście na konkurs? Na pewno to miała być dobra zabawa, przy okazji jakaś szansa na to, żeby gdzieś się pokazać, coś może osiągnąć. No jakieś ciekawe doświadczenie na pewno też. Powiedzcie, kto was dzisiaj dopingował? Kto z wami przyjechał tutaj do Kielc? Moja przyjaciółka Paulina, moja mama i mój chłopak. No to moja dziewczyna i znajomka ze szkoły. Jak wyglądał konkurs u was w szkołach? To było tak, że znajomi na was głosowali, no bo jednak prawo do przejścia do drugiego etapu zapewniły wam SMS-y. Tak. Jakieś akcje? Tak, to znaczy moja mama rozpowszechniła wśród swoich znajomych, wśród rodziny, tata tak samo. No, moi znajomi. No i u mnie tak samo myślę. No bo ty w pewnym momencie zostałeś liderem i ostro szedłeś do przodu cały czas na szczycie. A sam na ciebie nie wysyłały. Maja, w twoim przypadku finisz był taki bardzo gorący i dopiero pod koniec zaczęłaś nadrabiać straty. No, cóż, to zasługa tylko znajomych, czyli rodziny. No, im mogę jedynie dziękować. No i jak się czujecie jako mistrz i minister? No, stres jeszcze nie przeszedł, szok, ale bardzo dobrze. Na pewno dumni. Tak. A już dotarło do was, że to wy wygrałeś.